Dzień dobry drodzy widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was przygotowałem taką, można powiedzieć, troszeczkę amerykańską propozycję, chociaż ten samochód ma też europejskiego bliźniaka, jakim jest Fiat Fremont. Proszę bardzo, jest to Dodge Journey, który posiada skrzynię automatyczną i silnik 2.4 benzyna. Silnik czterocylindrowy o mocy, jak się nie mylę, 170 koni. Oczywiście wiecie, duży samochód w stylu amerykańskim, no to powinien mieć automat, bo Amerykanie tak najbardziej lubią. Cóż jeszcze Wam dodam, pierwsza rejestracja w 2011 roku, wóz ma chyba 253 tysiące, no to na 13 rocznie około 20 niecałych rocznie tysięcy kilometrów. Co można o nim jeszcze ciekawego rzec? Podoba mi się ten kolor, teraz akurat jakoś się tak ściemniło, ale taka ciemna wiśnia, przyciemniane szyby, ładnie do tego wozu to gra. I jeszcze ktoś fajnie sobie dobrał grafitowe alufelgi. Ja za czarnymi nie przepadam, ale ten grafit, który tutaj jest zamontowany na tym Dodge'u, naprawdę wygląda przyjemnie. No pasuje do tego lakieru, teraz lepiej widzicie. Naprawdę taki lakier zbliżony, jak ktoś kojarzy te nowe Mazdy, do właśnie tych odcieni. No i bardzo mi się podoba z tymi czarnymi szybami. No spójrzcie sobie teraz, mogły być jeszcze większe te koła, no ale nie każdy lubi, wiecie, po dziurach wbijać i trzaskać zębami. Powiem Wam jeszcze o stylistyce. Mi się ten samochód bardzo podoba, chociaż on chyba debiutował nawet już w 2008 roku, ale widać, że jest taki naprawdę silny, masywny. Tak, stylizacja jest takiego amerykańskiego, wiecie, wozu dla FBI. Podoba mi się ten wielki grill z takim jakby krzyżem na maszce. To jest też często popularne w Dodge'ach. Podoba mi się to też, że te drzwi są dość duże i wysoko poprowadzone. No i ogólnie ta sylwetka od boku też naprawdę wygląda nieźle. No, nie opatrzył się ten jeszcze wóz, chociaż Fremontów dużo jeździ po naszych drogach. Jest to bardzo popularny samochód. Ale za to przy tym 2.4 bez problemu założycie sobie LPG i nawet da się bezproblemowo również umieścić butlę pod autem, bo tam jest taka dojazdówka. Jeszcze dodam, że jest to wersja akurat 5-osobowa, występowały też 7. No i on ma też dosyć przyzwoite wyposażenie. Nie wiem, czy z tyłu widzicie, nad literką D jest kamera cofania. O szybach i takich wizualniach Wam wspomniałem. W środku jest jeszcze parę ciekawych bajerów, które naprawdę fajnie Amerykanie wymyślili, ale to jak zawsze powiem Wam w środku. Cóż jeszcze warto dodać? Technicznie bez zarzutu, jak widzicie, tarcze są ładniutkie z tyłu, ładna opona i nie są to jakieś chińskie opony, co teraz bardzo jest modne, jak wprowadzają samochodu z Niemiec. Cztery oponki uniwersalne, z przodu macie Goodyeary, wektory świeżutkie. Widać, że jeszcze z przodu też tarcza jest ładna. No i z tamtej strony, gdzie nie ma też tej zaślepki, widać, że było wymieniane łożysko. No i alternator też się wydaje świeży, więc na pewno nie trzeba będzie od razu inwestować w niego nie wiadomo ile. Będę też go wystawiał w dobrej cenie, bo jest taki okres wakacyjny i teraz dużo osób szuka takich większych samochodów, żeby zabrać się po prostu fajnie, wygodnie na urlop. Wiadomo, też nie jest idealny, bo ma te 13, można powiedzieć, lat. Jakąś wniotkę, jakąś ryskę znajdziecie, ale na pewno Wam to zrekompensuje w cenie. Nie jest zgnity, to też jest duży plus, bo one potrafiły, takie na przykład jak ktoś sprowadzał często popularne Fremonty ze Szwecji, mocno wygnić. Ten jest ładnie zadbany blacharsko pod względem korozji. I zacznę od nagrywania wnętrza. Już Wam pokazuję, jak to sprytnie sobie Amerykanie zaprojektowali. Patrzcie, macie fotel pasażera, pyk, podnosicie do góry, a tu macie jeszcze schowek na szpargały i różne dokumenty. Dość pojemny, zawsze się przydaje, a tutaj tak nietypowo w instrukcji obsługi jest wrzucona książka serwisowa. Postaram się do tego dobrać, nie przygotowałem się wcześniej, ale zaraz myślę, że to znajdziemy. Zróbmy pauzę. No to grajmy dalej, proszę. Tutaj wymiany, tym auto Dienst, tak samo macie tego pod maską, tą ostatnią wymianę, która jest przy 243, proszę, tu do 16 roku. Myślę, że dalej był serwisowany ten auto Dienst, tylko po prostu nie zawsze ktoś brał tą książkę. To już Wam pokazuję aktualny przebieg. To sobie schowajmy i opowiedzmy jeszcze o wnętrzu, bo ma tu parę takich dużych schowków mi spotykanych. Proszę, pod tym tylnym dywanikiem macie również taki, nie wiem czy sięgnę,
macie kolejny schoweczek, gdzie możecie sporo napakować z drugiej strony. Też oczywiście na tyle ISOFIX-y, więc podpiecie sobie foteliki. Tak prezentuje się fotel pasażera. Ogólnie plastiki dość niezłe. Wiadomo, Dodge to nie jest tak jak Cadillac, że będziecie mieli najdroższe, ale spójrzcie, jaka ta deska jest tutaj miękka. Wiadomo, to jest troszeczkę gorszego plastiku, ale też nie trzeszcz. Tutaj fajnie wymyślili, bo macie klimatyzowany schowek, klima w nim bardzo ładnie działa i jak widać można sobie dwie puszki lub pół litra nawet tutaj schować i mieć schłodzone. Tu kolejny schowek, jest jeszcze kabelek chyba do podłączenia iPhone'a, tu jeszcze jeden, proszę bardzo. To mamy trzy schowki, łącznie z tamtymi to będzie 5. Tutaj pod fotelem 6, tu macie 7 pod tym jeszcze całą deseczką. Tutaj taki mniejszy 8, no i tu można powiedzieć, że 9. 9 schoweczków takich dodatkowych, no i tu na okulary 10, jakby ktoś chciał to tak nazwać. Przejdźmy sobie jeszcze na konsolę środkową. Klimatyzacja automat, bardzo ładnie chłodzi, widać, że ktoś o nią zadbał, bo chwilę macie zimno. No i to radio z tym dużym świecą, co wspominałem, z dyskiem, z możliwością przeglądania jakichś tam swoich obrazków. Ta piosenka, która sobie leci, leci po prostu z radia, bo ktoś sobie wrzucił. I powiem wam, że system audio bardzo, bardzo dobrze gra, bardzo fajny bas. Akurat się skończyła piosenka, chciałem wam opowiadać o muzyce. Dobra, ale to nie jest kanał muzyczny, tylko o samochodach. Przechodzę na środek. Tutaj spójrzcie. Dosyć czytelne te wyświetlacze. Podoba mi się podświetlenie takie oldschoolowe, taki troszeczkę vibe lat 80. No i tutaj nietypowo podświetlenie zmniejszacie tym oto pokrętłem, ale musicie mieć włączone światła. Proszę bardzo, spójrzcie, jak można mocno zmniejszyć. A tym na końcu nawet możecie zapalić lampkę. Tą o tutaj przekręcacie, lampeczka gaśnie. Kierownica jak na 250 tysięcy ponad dla mnie w stanie idealnym. Oczywiście wy przełączacie sobie wskazania komputera, czy tam cofacie. Tutaj możecie sprawdzić kierunek tej jazdy, bo Ameryka wielki kraj i czasami nawet trzeba się po prostu kierować dany kierunek, żeby gdzieś trafić. Tutaj macie manetkę od tempomatu. No i to, co zawsze bardzo cenię. To ktoś za to powinien zawsze dostawać podwyżkę. Łatwo wtedy to wyczyścić. Możecie zamknąć dokładnie cały przepływ powietrza, proszę. Delikatnie sobie uchylić. Sprytne rozwiązanie. Szkoda, że więcej samochodów tego nie stosuje. Tutaj boczek ładnie utrzymany. Też nie jest zniszczony, podrapany. Cztery elektryczne szyby. Przyciski się nie ścierają. Klameczka standardowo w chromach. No i spójrzcie, mój fotel. Według mnie nie ma się do czego tego doczepić. Igiełka. No i oczywiście kolejne miejsce na jakieś picie, bo u Amerykanów to jest podstawa. No i tutaj na środku jeszcze ten wybierak do zmiany kierunku jazdy. Więc o wozie to by było praktycznie na tyle. Jeszcze mogę wam pokazać, że lusterko też jest tylnie. Znaczy lusterko wsteczne jest też automatycznie ściemniające się z fotochromem. Dobra. Jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub jakieś sugestie. Również te pytania i sugestie możecie rzucić zawsze na moje media społecznościowe, takie jak Mawkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić, co mam innego powystawianego, napiszcie do mnie na tych mediach, albo sprawdźcie sobie na otomoto, mawkarotomoto.pl. I warto również się czasami zapytać wcześniej, bo nie wszystko mam wystawione na ogłoszeniu. Auto oczywiście będzie opłacone, co tutaj jest ważne, ponieważ jest to samochód powyżej 2 litrów i akcyza będzie dość spora, ale oczywiście u mnie macie faktury, nie płacicie też również skarbówce, więc możecie sporo zaoszczędzić. Co jeszcze warto dodać, że jeżeli nie macie tego samochodu, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, go wam podrzucę na lawecie. A jeżeli auto z firmy się sprzedało, mogę wam poszukać drugiego podobnego na zamówienie lub też innego. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć. We'll be right back.